Nieszczęście Fardina, kierowcy z Iranu, rozpoczęło się w grudniu. Podróżował on 30-letnią ciężarówką, która na jednym z kursów w okolicach Częstochowy stanęła i odmówiła posłuszeństwa. Irańczyk próbował uruchomić silnik, jednak bezskutecznie. Koledzy po fachu z Polski zainteresowali się tematem awarii i zorganizowali zbiórkę pieniędzy, której celem było zebranie funduszy na zakup innej ciężarówki dla kierowcy, gdyż poprzedniej nie dało się naprawić. Finalnie udało się zebrać środki i zakupić maszynę oraz naczepę. Znaleźliśmy tą skanię, która stoi za nami. Samochód jest po pełnym serwisie, wszystko jest zrobione w tym samochodzie, nadaje się do jazdy, jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się to wszystko zamknąć. Sachstrans, firma z Radlina, dołożyła się do zbiórki i odsprzedała w przystępnej cenie naczepę dla kierowcy z Iranu. Powinno wszystko przebiegać bezawaryjnie, naczepa przeszła całkowity przegląd, zostały wymienione opony. I myślę, że Fardin może bezpiecznie podróżować po całej Europie. Warszawski producent odstraszaczy dla zwierząt bardzo chętnie przyłączył się do akcji i wyposażył ciężarówkę w odpowiedni sprzęt. Od razu postanowiliśmy się dołączyć do akcji, ponieważ jest to urządzenie, które dostarcza bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a wiadomo, w dzisiejszych czasach im więcej bezpieczeństwa, tym lepiej. Pomoc zapoczątkował Wojciech Kłąb, zawodowy kierowca, który o problemie Irańczyka dowiedział się przebywając w Mediolanie. Mimo tego, że byliśmy cały czas w kontakcie telefonicznym, rozgłaszały się różne inne osoby, które chciały zaoferować pomoc, to tak naprawdę wyszło to tak, że wielka pomoc od Polaków wyszła. Bardzo miło z tej strony. Teraz, po kilku tygodniach spędzonych w Polsce, Fardin bezpiecznie może wrócić do domu. W związku z tą akcją serwis DAF Iran zdeklarował się pomagać bezpłatnie polskim kierowcom na terenie Iranu.